Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Poczytuję sobie to jako ogromny zaszczyt, że mogę uczestniczyć w konferencji, która wpisuje się w niezwykłe zadania, które stoją przed Kościołem, ale przed całym naszym społeczeństwem, przed każdym, kto czuje się Polakiem, obywatelem i patriotą. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Chcę najpierw odnieść się do dwóch rzeczy, które były przedtem w poprzednich wykładach. A mianowicie pierwsza rzecz, nie wiem, czy Państwo zauważyli, gdy była prelekcja pana profesora Krzysztofa Wojcieszka, tam był taki mistrz drugiego planu u niego. Nie wiem, czy Państwo zauważyli. Co zauważyliście? Kto był mistrzem drugiego planu? A właśnie. Często jest tak, że nie zwracamy uwagi na to, a tymczasem się okazuje, że no, największe... Małe zdjęcia, dokładnie tak, a zwłaszcza jedno. Święty Michał. Dokładnie Święty Michał. Po lewej stronie pana profesora Wojcieszka było zdjęcie, klasyczne zdjęcie Świętego Michała Archanioła. To ten drugi obrazek przysłaniał głową, gdy kręcił, natomiast tamten obrazek był cały czas. Największe firmy, które produkują filmy, także ogłaszając konkursy, organizują zawsze nagrodę także dla mistrza drugiego planu. I są aktorzy, którzy nigdy nie wystąpili jako mistrzowie pierwszego planu, ale są drugiego. I myślę, że ten Święty Michał Archanioł gdzieś nam zawsze towarzyszy. No właśnie nawet w taki sposób, że był mistrzem drugiego planu w czasie tego wystąpienia. Natomiast odnośnie drugiego wykładu chcę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to, że było tak bardzo dużo konkretnych, praktycznych wskazań, bo kiedyś w edukacji kilka lat temu rozpoczęliśmy takie działania, dzielenie się dobrymi praktykami. I myślę, że dla tych, którzy mają do czynienia z wychowaniem, nauczaniem, to są o wiele ważniejsze rzeczy niż wykłady. To zawsze gdzieś można doczytać, to zawsze gdzieś można odnaleźć, wygooglować dzisiaj można wszystko. Natomiast to jest bardzo ważne, że są te dobre przykłady. Proszę Państwa, temat przedłużenia rola Kościoła w wychowaniu do trzeźwości, aktualność myśli błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w Narodowym Programie Trzeźwości. Pierwsza rzecz, to trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Kościół ma prawo do zabierania głosów w takiej sprawie jak trzeźwość? Czy ma prawo? Jaki argument stoi za tym, że Kościół w ogóle bierze się za taką rzecz jak stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości, jak to, że co roku Konferencja Episkopatu Polski, otrzymujemy listy Episkopatu Polski, że ogłoszony jest Tydzień Trzeźwości, że jest ogłoszony Dzień Modlitw o Trzeźwość, Narodowe Pielgrzymki Trzeźwości, że tyle instytucji różnego rodzaju. Otóż proszę Państwa, mamy to usytuowanie dokładnie w naszym prawodawstwie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokładnie w artykule trzecim i paragrafie trzecim, przepraszam, w artykule pierwszym, paragrafie trzecim tego dokumentu mówi nam, że organy, o których mowa w ustępie pierwszym, czyli organy administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmian struktury ich spożycia, współdziałają również z Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Więc ustawodawca daje wprost takie prawo Kościołowi do zabierania głosu. Bohater dnia dzisiejszego, powiedzielibyśmy, czy człowiek, którego motto zostało zamieszczone w Narodowym Programie Nauczania, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Postaram się krótko przedstawić jego życiorys, ale także przedstawić główne tezy czy główne zasady jego funkcjonowania w trosce o dzieci, młodzież i także w dziedzinie trzeźwości. Cytat, który znajduje się w tej chwili, zostaje wyświetlony przed Państwem, wskazuje na to, że jest to człowiek, który jest niezwykle głębokim człowiekiem, dla którego motywem życia, postępowania, podejmowania decyzji, ofiary życia jest nieco innego, ale religia i doświadczenie osoby Boga.
to jest niezwykle ważne, by mieć świadomość takiego założenia, że ksiądz Markiewicz nie jest tylko i wyłącznie ideologiem, nie jest tylko i wyłącznie swoistym filantropem, filozofem życia, socjologiem, czy kimś, kto zajmuje się i pochyla się nad człowiekiem, ale przede wszystkim jest człowiekiem religijnym, głęboko osadzonym w Panu Bogu. I z tej rzeczywistości Pana Boga, z tej miłości Boga, rodzą się u niego bardzo konkretne, praktyczne rozwiązania. Moglibyśmy powiedzieć, że w osobie księdza Markiewicza doświadczamy praktyka, który doskonale zna całą teorię. I z tej religijności jego, z doświadczenia Boga, który obdarował człowieka tak wielką godnością bycia Bożym dzieckiem, rodzi się to pragnienie, chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Dlaczego osoba księdza Markiewicza znalazła się w Narodowym Programie Trzeźwości? Cytat z niego: Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie. Episkopat Polski już w roku 2012, to była rocznica, stulecie śmierci błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, i wtedy w liście episkopatu dotyczącym trzeźwości, wtedy już odniósł się do tych słów błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. I można powiedzieć, że co roku został przywoływany jako apostoł trzeźwości, jako praktyk, który w konkretny sposób rozumiał człowieka i wdrażał ideę trzeźwości do tych, do których był posłany. Do dzieci, młodzieży, ale także i do środowisk dorosłych i także, powiedzielibyśmy, ówczesnych VIP-ów, których odwiedzał. Okazuje się, że niektóre metody walki z alkoholizmem, które były stosowane przez księdza Markiewicza przeszło 100 lat temu, przetrwały próbę czasu. Między innymi zalecana przez polski episkopat abstynencja alkoholowa, apele o wstrzymanie się od urządzania uroczystości rodzinnych bez napojów alkoholowych są kontynuacją metod antyalkoholowych zapoczątkowanych przez błogosławionego księdza Markiewicza. Jego zabiegi wychowawcze w przestrzeganiu abstynencji do spożywania alkoholu w ramach ówczesnych brat trzeźwościowych są dzisiaj kontynuowane z bardzo dobrym skutkiem w ośrodkach trzeźwości. Większość istniejących zapisów w różnego rodzaju statutach organizacji abstynenckich ma także swój markiewiczowski rodowód. Mąż Boży dzielnie przystąpił do walki z plagą pijaństwa. Napisał: Polski pijanej, ciemnej, próżniaczej i hajdamackiej nie potrzebujemy, ale trzeźwej. Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie. Więc nie tylko miłość bliźniego, ale także patriotyzm i miłość do ojczyzny. Dzisiaj kilka razy padły dane statystyczne odnośnie ilości mieszkańców danego rejonu w stosunku do ilości obiektów, w których sprzedawany jest alkohol. Jak podają historycy, w czasach księdza Markiewicza, w drugiej połowie XIX stulecia roczną konsumpcję czystego spirytusu na głowę przeciętnego mieszkańca wsi i małego miasteczka szacowano na około 10 litrów. W oparciu o dane statystyczne z roku 1888 przeciętnie wypijano rocznie napoje wysokoprocentowe na sumę 30 milionów koron. To bardzo dużo. Na upijaniu chłopa zależało władzom zaborczym. W ich interesie było, by Polacy pili jak najwięcej. Miało to prowadzić do degradacji ekonomicznej mieszkańców galicyjskiej wsi, bo właśnie tam przebywał błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. W latach 70. XIX wieku na 233 mieszkańców wsi przypadał jeden szynk. W ówczesnym społeczeństwie galicyjskim wytworzył się swoisty stereotyp: Polak to pijak. Dla zdegradowanego alkoholizmem społeczeństwa z ratunkiem przyszedł ruch trzeźwościowy.
Początki jego w Galicji sięgały lat 40. XIX stulecia. Ta akcja trzeźwościowa narodziła się pierwotnie na terenie Śląska Cieszyńskiego, a w Galicji ten ruch przybrał formę bractw trzeźwościowych. Miały one aprobatę ze strony galicyjskiego episkopatu. Wstępujący w ich szeregi zobowiązywali się do przestrzegania całkowitej abstynencji od napojów wysokoprocentowych. W roku 1871 wspomniane bractwa trzymały status bractwa kościelnego. Swym zasięgiem obejmowały terytorium całej Galicji. Wtedy pojawili się apostołowie trzeźwości, znani m.in. Józef Czempiel, Paweł Gantkowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Kapica, błogosławiony Honorat Koźmiński i wśród nich pojawia się założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i twórca zakładów wychowawczych typu salezjańskiego w miejscu piastowym koło Krosna, ksiądz Bronisław Markiewicz. Ksiądz Bronisław przyszedł na świat w 1842 roku w Pruchniku, małym miasteczku nad Sanem. Wychował się w bardzo licznej, bogobojnej rodzinie przepojonej benedyktyńskim ideałem módl się i pracuj. Duch ofiary i poświęcenia, które wyniósł z rodzinnego domu, zaprowadził go do Przemyskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Jego mury przekroczył w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1863 roku. 4 lata później, 15 września 1867 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. Prowadząc katechizację w powierzonych sobie parafiach, miał okazję zapoznać się z tragicznym losem najuboższej i moralnie zaniedbanej młodzieży. Pod wpływem lektury biuletynów salezjańskich, które znajdowały się w Bibliotece Wyższego Seminarium w Przemyślu, zdecydował się pracować dla polepszenia losu młodego pokolenia w ramach wspólnoty zakonnej. Szuka zgromadzenia zakonnego, które będzie zajmować się wychowaniem. Odnajduje Teatynów i idzie do nich do Rzymu. To nie był czas lotów samolotowych, 2 godziny przelot z godzinnym pobytem na lotnisku. To nie był czas szybkich samochodów i 18 godzin jazdy do Rzymu, ale to był czas wędrówki pieszej, niekiedy pociągiem, niekiedy przy pomocy spotkanych woźniców, którzy go zawieźli. Ale w drodze spotyka Salezjan, spotyka świętego Jana Bosko i postanawia przy nim pozostać. Za zgodą ówczesnego biskupa przemyskiego Łukasza Soleckiego wyrusza do Italii, jak już wspomniałem, 10 listopada 1885 roku. Tam wstępuje do zgromadzenia, zostaje pierwszym Polakiem salezjaninem, który bezpośrednio spotkał się ze świętym Janem Bosko. Powraca w 1892 roku w swoje rodzinne strony na dzisiejsze Podkarpacie, do ówczesnej Galicji. Chce tam stworzyć zakład dla sierot. Bardzo szybko jego mała plebania w miejscowości, która jeszcze wówczas nosiła nazwę Miejsce, a dzięki jego interwencji u władz, powiedzielibyśmy dzisiaj, jednostek samorządu terytorialnego, zmieniła nazwę na Miejsce Piastowe i bardzo szybko przybywają do niego wychowankowie. Już po 3 miesiącach 13 wychowanków gromadzi na swojej plebanii. Warunki niezbyt dobre i korzystne. Dlatego podejmuje decyzję o pozyskaniu terenów ziemskich, buduje nowy, duży zakład. W Szczytach w tym zakładzie było 300 wychowanków. Bardzo szybko była 100, potem 200, w końcu 300. Wiele przygód go spotyka w życiu, takich trudnych, które mogły go zupełnie zniechęcić. Między innymi pierwszy zakład wychowawczy, drewniany, płonie. Nie udało się ani policji, ani ówczesnej prokuraturze ustalić, kto był sprawcą i dlaczego tak się stało. Czy niefrasobliwa zabawa młodych wychowanków, czy też specjalnie ktoś podłożył ogień, by zniszczyć dzieło, które, jak sam mówił ksiądz Markiewicz, nie jest ludzkim, ale jest boskim dziełem.
Podjął decyzję o wybudowaniu nowych sal szkolnych, sal lekcyjnych, także pomieszczeń warsztatowych, w których mieszkali wychowankowie. Twierdził, że trzeba wychowanie zaczynać jak najwcześniej i łączyć to wszystko z Panem Bogiem i Bożą interwencją. Dlatego też tworząc zakład wychowawczy, kładzie bardzo duży nacisk na wychowanie religijne, wychowanie estetyczne, na wychowanie ku trzeźwości, na wychowanie sportowe. Znanymi są z zakładów księdza Markiewicza różnego rodzaju elementy, które stanowiły atrakcje dla młodych ludzi na ówczesne czasy. Orkiestra, praktycznie każdy wychowanek musiał umieć grać na jakimś instrumencie. Grupy teatralne, recytatorskie. A to wszystko po to, by młodym wychowankom zająć czas. Bo wiedział ksiądz Markiewicz, że jeżeli będą zajęte ich głowy, serca i będą fizycznie pracować, wówczas nie będzie im do głowy przychodzić głupota, nie będzie czasu na rozboje i jakieś negatywne zachowania. Panująca powszechnie bieda prowadziła do zakorzenienia się wśród wiejskiej ludności na terenie Galicji nałogu pijaństwa. Picie wódki przy każdej ważniejszej uroczystości rodzinnej było wręcz powszechnym obyczajem. Upijanie się w owych czasach było tak nagminnym zwyczajem, że nikt pijaństwa się nie wstydził. O masowości nadużywania napojów alkoholowych, w tym popularnej gorzałki, mogła świadczyć wypowiedź mieszkanki parafii Gać, której proboszczem był ksiądz Markiewicz przez krótki okres czasu, Marii Kwolacz, która powiedziała: tu cała wieś to były same pijaki. Każde urodziny, każde chrzciny, każde wesele, to ludzie szli z kościoła do karczmy i jak zaczęli w niedzielę, to kończyli w poniedziałek. Do zdegradowanego pijaństwem społeczeństwa wiejskiego ksiądz Markiewicz przystąpił z konkretnym programem od samych pierwszych lat swojego kapłańskiego życia. Chwytał się wszelkich możliwych dostępnych sposobów. Cennym orężem w zmaganiu się z tym nałogiem okazała się ambona. Przez kilkanaście miesięcy podczas niedzielnych nabożeństw wygłosił z niej apele do parafian, którzy nadużywali napojów alkoholowych. Apele kończył najczęściej odmówieniem wraz z wiernymi trzykrotnego pozdrowienia anielskiego. Akcja ta zakończyła się pełnym sukcesem. Z licznego grona mieszkańców wsi, którzy byli uzależnieni od napojów wysokoprocentowych, pozostała zaledwie jedna osoba. Ksiądz Bronisław nigdy nadużywających alkoholu nie podnosił głosu. Nie ironizował, a nawet nie potępiał. Spieszył natomiast z pomocą materialną rodzinom dotkniętym klęską pijaństwa. Zatwardziałych pijaków osobiście odwiedzał w ich domach. Namawiał do rzucenia pijaństwa. Był przeciwnikiem długich i wystawnych wesel i przyjęć połączonych z nadmiernym piciem dużych ilości alkoholu. Dla unikania zgorszenia spowodowanego nadużyciem alkoholu towarzyszącym temu niebezpiecznych bijatyk zażądał od rodziców młodych zdeponowania u niego kaucji pieniężnej, która miała być gwarancją, że wesele odbędzie się w spokoju bez jakichkolwiek bijatyk. Ksiądz Markiewicz sam nie sprawdzał, czy pobito się na weselu. Bardzo szybko znalazł orędowników swojej akcji, jakąś wierną kobietę bądź mężczyznę, którzy byli jego okiem podczas uroczystości wesel. I to oni przybiegali do księdza Markiewicza i krzyczeli z daleka: ojcze Bronisławie, pobili się, kasa zostaje. I tę kasę ksiądz Markiewicz przeznaczał na pomoc tym, którzy jej rzeczywiście potrzebowali. Kontynuował także tę swoją działalność trzeźwościową po objęciu parafii miejsce piastowe później. Słowa i czyny jego musiały bardzo mocno trafiać do serc i umysłów mieszkańców wsi, skoro wkrótce po jego śmierci w 1912 roku podjęli decyzję dla uczczenia pamięci swego proboszcza, że wszystkie wesela będą w przyszłości odbywać się bez muzyki i alkoholu. Przyznam się, że nie mam danych statystycznych, na ile byli wierni temu swojemu postanowieniu. Dzisiaj na pewno tak nie jest, bo zdarzają się wesela alkoholowe w miejscu piastowym.
Ksiądz Markiewicz, obejmując parafię w Błażowie i koło Rzeszowa, zintensyfikował metody walki z plagą pijaństwa. Tam znajdowało się wiele karczm. Rozpoczął walkę z karczmarzami poprzez to, że otwierał różnego rodzaju takie firmy, dzisiaj byśmy nazwali takie firmy, które zajmowały się rzemiosłem. I ludzie, zarabiając na życie, utrzymywali z tego swoje rodziny. I jeszcze jedna forma pracy, taka typowo duszpasterska. Ambona, konfesjonał, szkoła, katecheza, osobiste, indywidualne spotkania, rekolekcje, ale także czasopismo o tematyce społecznej zatytułowane Powściągliwość i praca. W latach 1898-1911 zamieścił ponad 200 artykułów swego autorstwa o tragicznych skutkach nadużywania alkoholu. Kilka takich ważnych stwierdzeń księdza Markiewicza dotyczących swego rodzaju grozy, która może pojawić się w przypadku braku abstynencji i trzeźwości. Nazywał pijaństwo wprost grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Dzisiejsza teologia nie nazwie grzechu pijaństwa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. On jednak twierdził, że ktoś, kto się raz wplątał w ten grzech, nie jest w stanie z niego wyjść o własnych siłach. A skoro nie jest w stanie, odrzuca chęć pomocy przez Boga z wysoka. Inne określenie: alkoholizm jako rana śmiertelna na ciele Polski, zaraza społeczna i moralna, która przynosi szkody dla pojedynczych osób i dla całego narodu. Pisał ksiądz Markiewicz: jeśli nie ukrócimy pijaństwa, na nic się zdadzą inne dobre urządzenia, fabryki, bo ono wszystko pochłonie. Wobec tragicznych konsekwencji, które wynikały z pijaństwa dla społeczeństwa i narodu, Markiewicz nawoływał wszystkich do walki z alkoholizmem, który jest chorobą obyczajową, fizyczną i społeczną. Pukał do drzwi posłów, senatorów w parlamencie w Wiedniu oraz tych, którzy byli wówczas we Lwowie. Zakładał Bractwa Trzeźwości. Głosił bardzo wiele konferencji, w czasie których rozpoczynał od bardzo konkretnych przykładów, jakże wiele szkody i zła przynosił alkoholizm. Nie pozostawał ksiądz Markiewicz tylko i wyłącznie na zdiagnozowaniu sytuacji, jej ocenie, ale także miał swój program. Twierdził, że podnoszenie bytu, prawdziwej oświaty i moralności zacząć należy od zaprowadzenia trzeźwości. Podkreślał w szczególny sposób, że pijaństwo warstw rządzących w Polsce, rozpowszechnione szczególnie w wieku XVIII przez królów z dynastii saksońskiej, było najważniejszą przyczyną upadku naszej ojczyzny i pozostawało ono zawsze wielką przeszkodą dla odzyskania wolności osobistej i naturalnej. Celem działalności księdza Markiewicza, jak to pisze w przewodniku dla wychowawców, było wychowanie wielkich charakterów. Charakterem nazywamy taki hart duszy, którego podstawą jest nieugięta moc woli i jej wykształcenie. Kiedy człowiek wyrobił sobie taką moc woli, że nie tylko nie chwieje się na kształt chorągiewki za każdym wiatru powiewem, ale co postanowił u siebie, mimo pieczących się przeciwności, tego za nic nie odstąpi. Ale tak trzyma się ustalonych zasad, iż prędzej się złamie niż zegnie. To zowiemy mocą charakteru. Tylko za pomocą wielkich charakterów można przeprowadzić i utrzymać większej wagi dzieła. A otrzeźwienie narodu polskiego jest z pewnością dziełem wielkiej wagi. Ksiądz Markiewicz potrafił doskonale łączyć teorię z praktyką. Religijność i patriotyzm postawił jako fundamenty swojej działalności na polu trzeźwości. Był swego rodzaju prorokiem. W swoich wizjach profetycznych widział przyszłość, w której jeżeli jako naród
nie poradzimy sobie z rzeczywistością nałogu alkoholowego, jeżeli poddamy się tym, co robili nasi najeźdźcy, chcąc pozbawić nas nie tylko wolności, ale także godności i suwerenności, wówczas padniemy jako naród i utracimy naszą ojczyznę. Co było ważne na początku? Diagnoza i realizm wizji. Bardzo konkretne dane statystyczne. Bardzo konkretne dane dotyczące istniejącego problemu. Bardzo szybkie, energiczne sprawdzenie bazy, co możemy zrobić, by zaradzić istniejącej sytuacji. Bardzo jasno sprecyzowane cele. A potem konsekwencja w realizacji wyznaczonych celów. Konieczna także ewaluacja wdrożonych zmian i podjętych kroków, a wtedy wdrożenie programu od nowa. Idee i realne rozwiązania antyalkoholowe księdza Markiewicza są bardzo, bardzo aktualne. Po pierwsze, to troska o rodzinę, dzieci i kolejne pokolenia. Drugie to troska o przyszłość kolejnych pokoleń. Kolejne to szacunek dla abstynencji i trzeźwości, konieczność zmian mentalnościowych. Służyła w ośrodkach księdza Markiewicza temu metoda uprzedzająca. To ta metoda zaczerpnięta od świętego Jana Bosko. Wychowawca zawsze obecny obok wychowanka, nie dająca możliwości, swoboda wychowanka do tego, by popełnić jakiekolwiek zło. Narodowy program trzeźwości daje nam bardzo konkretne cele, stawia przed nami bardzo konkretne wyzwania. Te cele mają różny charakter. Co jest niezwykle ważne? Założenie programu to nie jest roczny program, dwuletni, ale to jest program na całe pokolenie. I rzeczywiście da Bóg, by to, co powiedział ksiądz Wacław, 25% w ciągu jednego roku, co wydaje się być naprawdę wysoko, wysoko postawioną poprzeczką. Koniecznym jest, i Kościół kładzie na to niezwykły nacisk, przedstawianie rzetelnej, prawdziwej wiedzy. Wiemy dobrze, że lobby alkoholowe chce nie przedstawić pełnej wiedzy. Chce powiedzieć, że żyjemy w matni, w jakimś oszołomieniu, a ci, którzy są rzeczywiście apostołami trzeźwości, to jakby byli niepełnosprawni. Tymczasem trzeba nam zmieniać tę mentalność. Czy jest to łatwe? Pewnie jest to niezwykle trudne zadanie. Pierwsze cele, oprócz tych edukacyjno-kulturowych, to związane ze zmianą zachowań. Przesunięcie realnej abstynencji do 21 roku życia. Pewnie trudne. W ustawodawstwie państwowym, można powiedzieć, łatwo skonstruować jeden dokument, w sensie nowe rozporządzenie, albo dokonać ewaluacji obecnie istniejącego i wprowadzić zmiany i zapisy. Ale czy całe społeczeństwo za tym będzie chciało wyruszyć? Naszym celem jest, celem działalności Kościoła, wyraźne zmniejszenie odsetka osób, które nadmiernie piją i które są uzależnione. Chcemy też zwrócić uwagę na osoby, które są szczególnie w niebezpiecznej sytuacji w momencie spożywania napojów alkoholowych. Mówimy tutaj o kobietach, które są w stanie błogosławionym, czy też mówimy o osobach, które mają bardzo ciężkie choroby. Potrzebna jest zmiana w całym systemie prawno-organizacyjnym na rzecz osiągania wskazanych celów programu. Ta zmiana musi dotyczyć nie tylko ogólnopolskich zapisów, ale także tych regionalnych. Dzisiaj usłyszeliśmy już, że są pewne regulacje, które mogą się dokonać na poziomie gminy, na poziomie powiatu i da Bóg,
by naszymi przedstawicielami byli ci, którzy reprezentują taki pogląd, którym leży na sercu troska o obniżenie tej stopy ilości osób, czy procenta osób, które nadmiernie korzystają z alkoholu. Niezwykle ważną sprawą jest sprawa reklamy, to także w tej organizacji życia społecznego. Okazuje się dzisiaj, popatrzymy, rozgrywki sportowe, wydarzenia kulturalne, sponsorem są ogromne kampanie alkoholowe. Trzeba nam podjąć działania w tym kierunku, by ograniczyć takie możliwości. To tylko niektóre symboli, za którymi kryją się instytucje i organizacje związane z Kościołem, które walczą z alkoholizmem w narodzie. Ku trzeźwości narodu to troska całego Episkopatu Polski, ale także troska każdego z nas, którzy jesteśmy obywatelami naszego narodu. Ksiądz Markiewicz nie ujął systemowo w programie, tak jak Narodowy Program Trzeźwości, pewnych zasad, ale w literaturze, jak wspomniałem, przynajmniej w tych przeszło 200 artykułach w Powściągliwości i Pracy, możemy znaleźć także pewne rzeczy, które znalazły się w Narodowym Programie Trzeźwości. Między innymi propozycja, by rozpocząć od ukazywania, od profilaktyki zdrowotnej, a potem wchodzić coraz to głębiej poprzez zmianę nawyków, a w końcu także rozwój duchowy narodu i podniesienie jakości życia narodu polskiego i próba ostatecznej zmiany całego społeczeństwa. I kolejna rzecz, jakże bliska już samemu księdzu Markiewiczowi, mianowicie formowanie postaw, czynniki chroniące, czynniki ryzyka. Wszyscy to doskonale zdamy. Ściśle powiązanie z edukacji, z dostępem do napojów alkoholowych. Niezwykle ważna rzecz. Programy edukacyjne, programy wychowawcze. Wspomniałem już o likwidacji reklamy i promocji. Podniesienie wieku legalnego dostępu do alkoholu. Konkretne działania, które mogą mieć miejsca we wszystkich jednostkach, we wszystkich organach naszego społeczeństwa. Począwszy od pozyskania tych, którzy w jakiś sposób szerzą czy opiniują to, co dzieje się w społeczeństwie, a więc dziennikarzy, urzędników, reprezentantów społecznych, takich jak polityków, prawników, także lekarzy, pozyskiwanie ich. I to może zrobić każdy. Kolejna rzecz to całe systemowe działania, ale także bardzo ważna rzecz, na którą zwraca uwagę Narodowy Program Trzeźwości, to działanie Kościoła. Kościelne poradnie rodzinne, a także troska o katechetów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Jakże niezwykle ważnym i potrzebnym jest dzisiaj to, by każdy, kto zostaje katechetą bądź pedagogiem, otrzymał jakże bardzo kompetentną i konkretną wiedzę na temat tego, co niesie z sobą alkohol. I jeszcze kilka takich istotnych rzeczy. Potrzebny jest swego rodzaju aparat badawczy. Trzeba ogromnego wysiłku i naukowców, którzy będą prowadzić nie tylko diagnozę, ale także którzy zaangażują się w to, by w bardzo konkretny sposób pokazać drogi rozwiązania. To zaplecze badawcze jest niezwykle ważne i niezwykle istotne, dlatego że lobby alkoholowe wykorzystuje swego rodzaju wiedzę dla swojego użytku po to, by ośmieszyć bądź nie przedstawić w pełni prawdy o sytuacji walki z alkoholem na terenie naszej ojczyzny. Aktualnie dla nas bardzo istotne i ważne w Kościele i podejmowane przez Kościół inicjatywy. Po pierwsze, to są wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej. One stanowią dokument w postaci biuletynu. Ten dokument jest zmieniany, ewaluowany, ponieważ zmieniają się dane, zmieniają się czasy.
Niezwykle aktywna jest działalność zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski. Powstają bractwa trzeźwości, ruchy kościelne i to są ruchy i bractwa, które dotyczą różnych grup wiekowych. Tutaj prym wiodą krucjata wyzwolenia człowieka i dziecięca krucjata niepokalanej. I także liczne inicjatywy na rzecz trzeźwości w poszczególnych wspólnotach parafialnych. Jakie zadania przed Kościołem na dzień dzisiejszy? Myślę, że Kościół nie może milczeć, tylko musi głośno mówić o tym, jaką konkretnie działalność prowadzi. Bardzo ważnym jest to, by sobie uświadamiać, jak dużo Kościół w tej dziedzinie działa. Chodzi o poradnie, chodzi o instytucje, chodzi o indywidualnie zaangażowanych poszczególnych specjalistów, którzy poprzez swoją pomoc, kompetencje, profesjonalizm doprowadzają do tego, że ludzie wychodzą z nałogu. Kościół jako grupa wsparcia, otwarte salki katechetyczne, otwarci duszpasterze, kapłani, ale także zaangażowanie rodziców i całego środowiska w taką działalność edukacyjno-profilaktyczną, całego środowiska szkolnego. Niezwykle ważną jest, pięknym świadectwem pozostaje, przykłady zawsze pociągają, dobrowolna abstynencja jako forma osobistego świadectwa. To jest niezwykle ważne, byśmy sami, będąc abstynentami, stawali się świadkami, gdziekolwiek jesteśmy. I kończąc, Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła także jest zaangażowane w działalność na rzecz duszpasterstwa trzeźwości. Nasi współbracia biorą udział w pracach zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski. Są także diecezjalnymi duszpasterzami trzeźwości. Współpracujemy z innymi instytucjami prewencji, wsparcia. Zajmujemy się także terapią i leczeniem. Już od 36 lat od grobu jeszcze czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego do grobu błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym przemierza piesza pielgrzymka młodzieży o trzeźwość narodu polskiego. Ta pielgrzymka 450 kilometrów i był czas, kiedy w tej pielgrzymce uczestniczyło do 400 osób. W ubiegłym roku i w tym roku jest planowana jako pielgrzymka sztafetowa. Także Stowarzyszenie Powściągliwość i Praca, które działa w miejscu piastowym i Stanica Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w miejscu piastowym. Regularne spotkania, regularne modlitwy, eucharystie, ale także regularne konferencje jako grupa wsparcia. I oczywiście abstynencje współbraci jako forma osobistego świadectwa. I chcę skończyć myślą, mądrością błogosławionego ojca Bronisława Markiewicza. Był kontemplatykiem. Zachwycając się światem, wiedział, gdzie należy odnieść myśl, gdzie szukać sensu i gdzie szukać wartości. Piękny Boży świecie, wołaj na mnie, bym chwalił wspólnego nam Pana i Stworzyciela. Wszystko marność prócz chwalenia Boga. Tu zaszczyt, tu szczęście, tu pożytek istotny, tu radość i rozkosz rzeczywista. Tutaj zbawienie. Dziękuję bardzo. No tak, korzystając z tego, że mam mikrofon, od razu mam pytanie. Proszę bardzo. No, tak się wychowałem w tym klimacie michalickim w Toruniu na Oazach. Ksiądz Markiewicz jako salezjanin zakłada pierwszą salezjańską placówkę w Polsce, w miejscu, które nazwał miejscem piastowym. I działalność tej placówki wyróżniała się od działalności salezjańskiej tym, że wprowadził abstynencję jako element wychowania, który no, wszystkich obowiązywał i wszyscy w to się wpisywali. Jako taki element, który wyróżniał, a już w interpretacji pani Winowskiej to był wręcz element, który spowodował
oddzielenie się formalne od rodziny salezjańskiej. Taka dramaturgia może, no wtedy ona była taka bardzo dla mnie wrażenie wielkie robiła. I to się dokonuje, miejsce piastowe, kilkanaście lat po objawieniach w Getrzwałdzie. Objawienia w Getrzwałdzie, wiemy, że miały wielki wpływ na ruchy abstynenckie, na Warmii i potem na kongresówkę. Jaki jest ślad? Czy miały one wpływ na księdza Markiewicza, czy też tylko takie zdziałanie, że akurat to czasowo się zbiega, Duch Święty działał, bo on zobaczył potrzebę, no, wyczuł, czy tam jakie są ślady, że Getrzwałd nie ma wpływ w jakiś sposób na akurat tak mocną postawę abstynencką? Odpowiem tak, jak odpowiedział niedawno na naszym sympozjum naukowym jeden z prelegentów, ksiądz profesor Józef Wilk, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zresztą salezjanin, miał wykład na temat zależności i układów pomiędzy księdzem Bosco i księdzem Markiewiczem. I mówi tak, proszę państwa, nie dałem rady przeprowadzić całkowitej kwerendy. W związku z tym nie mogę państwu powiedzieć, ile razy do końca się spotkali razem. Więc teraz powiem tak, że nie dokonałem pełnej kwerendy pism ojca Markiewicza pod kątem wpływ Getrzwałdu i objawień getrzwałskich na księdza Markiewicza. Nie sądzę, żeby nie miały wpływu żadnego. Bo ksiądz Markiewicz był po pierwsze niezwykle światłym człowiekiem. To nie dość, że umiał czytać i pisać, bo też funkcjonował w języku łacińskim i greckim, bardzo dobrze sobie radził. Zresztą studia i we Lwowie, i studia w Krakowie, więc na pewno te rzeczy do niego dotarły. Natomiast oprócz tej światłości jego, myślę, że niezwykle ważnym była miłość do człowieka. On po prostu kochał człowieka. On jak widział człowieka w radości i w szczęściu, to on szalał ze szczęścia. On jeszcze chciał do tego szczęścia dorzucić. Jak było 100%, to robił wszystko, żeby było 200%. Natomiast jeżeli widział człowieka w nieszczęściu, w biedzie, w słabości, to on klękał przed tym człowiekiem, całował jego ręce i stopy, dlatego że to było dziecko Boże zagubione. I myślę, że u księdza Markiewicza to było niezwykle ważne. Druga rzecz, o której nie możemy zapomnieć. Spotykał się z całymi rodzinami. Widział dramat, naprawdę potworną biedę. To nie było ubóstwo. To była potworna bieda. Tych dzieci nie było stać na nic, tych rodzin nie było stać na nic, mimo tego, że w Galicji rozwijał się już powoli przemysł naftowy, ponieważ tam Ignacy Łukasiewicz i cały rozwój przemysłu naftowego i w zasadzie wielu ludzi tam pracowało. Tylko co z tego, że tam pracowali? Jak panowie, mężczyźni po pracy wracali do domu i w zasadzie w drodze już był alkohol, po drodze była karczma. Czy taka jest zbieżność czasowa? Bo tak patrzę, na Śląsku ksiądz Ficek to rok 1844, przed objawem Getrzwałdzie, tak. Potem Getrzwałd, tu ksiądz Markiewicz, jakby tak. Duch Święty działał, że po 100 latach niemal zaborów, nawet jakieś takie otrzeźwienie w różnych miejscach. Nie możemy wykluczyć ewidentnej interwencji Pana Boga i natchnienia. Tego nie wolno nam, wręcz przeciwnie, bylibyśmy, jeszcze jako kapłani, to byśmy w ogóle już byli, prawda, coś nie tak z nami, gdybyśmy to wykluczali. Bo Maryja jest obecna. No, oczywiście. Co do tego, to nie ma cienia wątpliwości, że na pewno z natchnienia Bożego, ale jeszcze raz wrócę do tego, to był niezwykły humanista, który naprawdę kochał człowieka. I on kochał człowieka, dzisiaj nazywamy pięknie w pedagogice, holistycznie. Wychowawca ma podchodzić holistycznie do tego. Lekarz ma holistycznie podchodzić do pacjenta, nie? Czyli całościowo. No to ja rozumiem, że idę do okulisty, ale on mi ma nerki uleczyć też, tak? Jak mam je holistycznie potraktować, nie? Ja rozumiem, że okulista może przebadać dno oka i mi powiedzieć, że słuchaj, no, tam jakieś nowotworowe rzeczy mogą się u ciebie podziać, nie? Ale ma podejść do mnie holistycznie. No więc dzisiaj byśmy użyli takiego mądrego sformułowania. Ksiądz Markiewicz tak patrzył po prostu. Widział dramat... Nie widzę przyszłość tych dzieci. Proszę sobie wyobrazić w rodzinie. No dzisiaj też mamy do czynienia, pewnie nie z takim procentem, ale mamy do czynienia, używamy bardzo nieładnego, niepedagogicznego słowa. Patologia. Tak negatywna konotacja. Bieda w rodzinie, nazwijmy to wprost. Rozpacz w rodzinie, tragedia w rodzinie, dramat w rodzinie. No patologia, oczywiście jest to pojęcie, no... zasadne, ale jednak ono brzmi bardzo, bardzo negatywnie, prawda? Ale proszę popatrzeć, mamy do czynienia z czymś takim, mamy do czynienia jako wychowawcy, jako nauczyciele, jako członkowie rodzin. Doświadczamy takiej rzeczywistości i widzimy przyszłość tego dziecka. Widzimy, że w takich rodzinach dotkniętych alkoholizmem, chcąc nie chcąc, jakiś procent dzieci przychodzi z upośledzeniem umysłowym.
przychodzi z niepełnosprawnością intelektualną, szeroko pojętą, przychodzą z deficytami przeróżnego rodzaju. Dzisiaj to już nie jest kwestia dyslekcji, nie? Dzisiaj to już mamy przynajmniej 4 dysy w określeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej, prawda? Przynajmniej. I dyskalkulia, i dyslalia, i mamy dysleksja, i jeszcze ileś tam tych dysfunkcji, prawda? Dysgrafia, tak, dysortografia, dysgrafia, no przynajmniej 5, o tak, no, które znajdujemy, prawda, w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więc trzeba powiązać to właśnie także z tą częścią. I widzimy to. Druga rzecz, no jaka przyszłość tych dzieci? Proszę popatrzeć, dzisiaj padło też, tylko nie pamiętam teraz, czy to ksiądz biskup mówił w kościele, czy tutaj to było, czy pan wojewoda to wspomniał, że jakby powielanie modelu. Dziecko uczy się od rodziców. No uczy się od rodziców. Proszę popatrzeć, psychologia co nam mówi? Przychodzi wnuczek do babci z tak założoną ręką za marynarkę. A babcia mówi, no cały Wojtek, mój Wojtek, syn, też tak nosi rękę. Stoi tak samo, tak jak ten. Powielamy te modele. I to samo dzieje się, no właśnie, to samo dzieje się. Proszę popatrzeć, ile dramatów i tragedii. Dlaczego mówi się często, że dziewczyna, która miała ojca alkoholika, za kogo wyjdzie za mąż? Wyuczony model życia? Nie powinna uciekać jak najdalej? Dlaczego tak się dzieje? No, ktoś powie, nie wiem, no wola Boża, ktoś powie przeznaczenie, ktoś powie, no nauczyła się funkcjonować w taki sposób i ma w tym poczucie bezpieczeństwa. Bo jak będzie krzyczał i przychodził pijany, to ona jest już z tym oswojona. To może lepiej, że ona go bierze na głowę. Oczywiście trywializuje temat. Ale tak naprawdę to jest coś takiego, że model przenosimy. I wrócę do księdza Markiewicza. On widział te dramaty rodzin. Te dramaty przede wszystkim dzieci w tych rodzinach. Ale też dramaty no, matek. Najczęściej kobiety nie pracowały wówczas. Były w domu. Zostawały same z wychowaniem, z nauczaniem tych dzieci, nie? To jest ten czas. Czyli podstawowa motywacja nie musi być nadprzyrodzona, ale po prostu zwykła wrażliwość ogólnoludzka pokazuje, że aha, abstynencja jest nam potrzebna. A motywacja nadprzyrodzona daje siły i mocy. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ksiądz Markiewicz w wychowaniu w ogóle mówił, że no nie ma wychowania bez elementu nadprzyrodzonego. Nie ma mowy, dlatego że natura... Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, czyli jesteśmy dobrzy z natury. Natomiast, no mimo wszystko, natura ciąży do łatwości życia, nie do wysiłku, nie do zmuszania się, nie do stawiania sobie wymagań. Jakby natura sama z siebie dąży do pozostania na tym samym poziomie. Natomiast właśnie ten czynnik nadprzyrodzony, on pobudza człowieka i motywuje do tych różnych rzeczy.